Jest rok 1370. 7 listopada w godzinach popołudniowych cechy krakowskie z rozwiniętymi sztandarami wyszły za miasto na drogę wiodącą do Sącza. Czekano. Tego samego dnia przed południem pochowano ostatniego z Piastów, Kazimierza Wielkiego, króla, który zamykał epokę. Po jego śmierci i 12-letniej przerwie rozpoczyna się nowa epoka Jagiellonów. Historia tej dynastii jest szczególnie pasjonująca. Panowanie Jagiellonów to najświetniejszy, złoty okres rozwoju państwowości polskiej. Polska Jagiellonów była jednym z niewątpliwie największych i najpotężniejszych państw w Europie, zasobnym w bogactwa naturalne i ludność żyjącą w poczuciu bezpieczeństwa. W XV wieku 90% parafii ma własne szkoły. Skala produkcji papieru także zdaje się świadczyć o stanie i upowszechnieniu, o znacznej sile oddziaływania nauki i kultury. Schyłek panowania Piastów i początek epoki jagiellońskiej to okres bardzo istotny dla rozwoju narodowości polskiej. Wyłania się wówczas elita społeczna, która potrafiła budować byt polityczny w oparciu o doświadczenia wspólnej przeszłości. Kraków był ważnym ośrodkiem życia intelektualnego, o znacznej sile oddziaływania, zwłaszcza w Europie Środkowej. Polska Kazimierza Wielkiego obejmowała dwie podstawowe dzielnice. Wielkopolskę z Kujawami, ziemię sieradzką i łęczycką oraz Małopolskę z Rusią, a także zhołdowane Mazowsze. Obszar ten wynosił około 190 tysięcy kilometrów kwadratowych. Można przyjąć, że trzy główne dzielnice zamieszkiwało około 1,250 tysięcy ludności. W momencie śmierci Kazimierza było to społeczeństwo dzielone na stany. Najpoważniejszą rolę polityczną odgrywało rycerstwo, gdzie na plan pierwszy wybijali się przedstawiciele starego i nowego możnowładztwa. Przywileje gwarantowały także pozycję duchowieństwu. Znaczna część chłopów posiadała korzystny status prawny, wynikający z kolonizacji na prawie niemieckim. Chcąc mówić o epoce jagiellońskiej, o jej materialnym i duchowym dorobku, o jej kulturze i sztuce, musimy najpierw powiedzieć o tych faktach z życia politycznego, które miały decydujące znaczenie dla losów państwa oraz nowo powstałej dynastii. Jest zatem rok 1370. Umarł Kazimierz Wielki. Wobec braku męskich, legalnie zrodzonych potomków, traktat z 1355 roku przewidywał przekazanie tronu polskiego siostrzeńcowi Kazimierza, synowi Elżbiety Łokietkówny, Ludwikowi, z węgierskiej linii Andegawenów. To na niego właśnie oczekują przedstawiciele stanów krakowskich. W chwili objęcia władzy w Krakowie Ludwik nosił tytuł króla Węgier, Polski, Dalmacji, Kroacji, Ramy, Serbii, Galicji, Lodomerii, Komanii i Bułgarii. Ludwik nie popasał w Polsce długo. W ogóle odwiedzał nasz kraj rzadko i niechętnie, a języka polskiego nie nauczył się nigdy. Koronacja jego odbyła się 17 listopada 1370 roku, a już w grudniu powrócił na Węgry. Ludwik sprawował w Polsce rządy przez namiestników. Były to lata upadku autorytetu władzy państwowej, chaosu i narastającego konfliktu wśród możnowładztwa reprezentującego różne orientacje polityczne.
Andegaweńczyk zmierzał do zapewnienia sukcesji w Polsce swoim potomkom. Układ z 1355 roku przewidywał dziedziczenie tylko w linii męskiej. Tymczasem Ludwik nie miał synów, lecz córki: Marię, Katarzynę i Jadwigę. Dynastia pragnąca zmienić na swoją korzyść odwieczne prawo kraju musiała za to zapłacić. Sypały się dostojeństwa, nadania i darowizny. Szlachcie przybyło jeszcze jedno doświadczenie. Król cudzoziemiec łatwiej czynił ustępstwa natury materialnej. I tak doszło do brzemiennego w skutki porozumienia w Koszycach. Polacy zgodzili się przekreślić umowę z 1355 roku i uznać prawo do tronu jednej z córek Ludwika, mianowicie tej, którą on sam, jego matka lub żona wyznaczą. Wprawdzie kroniki po raz pierwszy wspomniały o Litwie tylko pół wieku później niż o Polsce, bo w roku 1009, ale aż po połowę XIII stulecia była to w Europie terra incognita. Litwa przy zupełnym braku stabilizacji stosunków wewnętrznych charakteryzowała się rzadko w historii spotykanym rozmachem zdobywczym. Przed Mendogiem liczyła około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. W przeciągu następnych kilkudziesięciu lat obszar jej urósł przeszło dziesięciokrotnie. Uderzające i niekiedy bardzo oryginalne cechy dziejów Litwy znajdują wyjaśnienie w samej naturze tego kraju. Plemiona bałtyckie mieszkały na ziemi ubogiej, która nie zawsze mogła je wyżywić. Z tej przyczyny wcześniej rozwinęła się tam skłonność do upierzczej ekspansji, będącej właściwie rodzajem działalności gospodarczej, a nie politycznej. Polska wcześniej dotkliwie zapoznała się z litewskimi napadami, które nie omijały osiedli położonych na zachód od Wisły. Rozmaite łupy można było zdobyć w ówczesnej Polsce, ale Litwini porywali od nas przede wszystkim ludzi. Brani do niewoli całymi rodzinami i osiedlani później na roli nad Niemnem, Wilią czy Niewiążą, mogli przyczynić się do względnego podniesienia dobrobytu kraju, a raczej do zmniejszenia ustawicznego niedostatku. Olbrzymiemu, rzadko w historii spotykanemu rozmachowi zdobywczemu Litwy towarzyszył zupełny brak stabilizacji wewnętrznej. Kapitalna w każdym ustroju politycznym, a zwłaszcza w monarchii, kwestia przekazywania władzy zdana była tam w gruncie rzeczy na łaskę losu. Trudno rozstrzygnąć, gdzie urodziła się idea Unii Polski z Litwą. Fakty historyczne, zwłaszcza fakty tak wielkiej miary, rzadko biorą początek z jednej przyczyny. Rodzą się z ogólnego układu różnych okoliczności. Warto podkreślić, że w chwili zawierania Unii obie strony traktowały się nawzajem z daleko posuniętą ostrożnością. W Polsce istniała wprawdzie tradycja Kazimierza Wielkiego, który przygotowywał polityczne zbliżenie z Litwą, wyraźnie dążąc do wspólnego okrążenia krzyżaków, ale Litwinów nie przestawał uważać za śmiertelnych wrogów. Zbyt wiele prawdy zawierają słowa z jego listu do papieża. Dniem i nocą czyhają, jakby ludzi i ziemię naszego królestwa po nieprzyjacielsku napadać i pchać do zguby. Kiedy w roku 1382 po śmierci Ludwika Węgierskiego, wbrew jego ostatniej woli, Węgrzy wybrali na swą królową starszą z córek Marię, tym samym sukcesorką tronu polskiego stała się Jadwiga, gdyż tylko ona mogła na stałe zamieszkać w Polsce. 11-letnia dziewczyna zasiadła na tronie w Krakowie w 1384 roku. Polska stała na rozdrożu. Od mających zapaść decyzji dotyczących małżonka Jadwigi zależało, czy królestwo pozostanie tworem politycznym całkowicie odrębnym, jak dawniej za Piastów, czy też zawrze nowy związek państwowy, połączy swe losy z innym krajem. Decydujący o polityce możnowładcy małopolscy zwrócili uwagę na północno-wschodniego sąsiada, wielkiego księcia Litwy. 14 sierpnia 1385 roku w miejscowości Krewo spisano dokument zawierający zobowiązania litewskie wobec panów polskich.
Władysław Jagiełło uzyskiwał koronę i rękę Jadwigi, w zamian za co zobowiązywał się do przyjęcia z poddanymi chrztu w obrządku łacińskim, a także do odzyskania utraconych przez Polskę ziem. Chodziło przede wszystkim o Pomorze. Zobowiązywał się wreszcie do wcielenia ziem Litwy i Rusi do korony polskiej. Ten ostatni warunek budził liczne wątpliwości, bowiem w łacińskim oryginale dokumentu użyto ogólnikowego sformułowania applicare, co dawało podstawę do późniejszych dowolnych jego interpretacji. Wzajemny status obu państw określony został dokładniej po prawie 30 latach, w 1413 roku w Horodle. Oto akt unii z pieczęcią Władysława Jagiełły. Aż do 1569 roku Polskę i Litwę łączyć miała tylko osoba monarchy. Niemniej tym samym traktatem przeniesione zostały na Litwę niektóre polskie instytucje polityczno-prawne. Zewnętrznym tego wyrazem było przyjęcie przez Litwinów herbów rycerskich. Stało się to przez adopcję 47 bojarów do rycerskich rodów polskich. Zapoczątkowany w krewie związek, pomimo wielu prób, okazał się trwały na wiele stuleci. Kraj, do którego Jagiełło przybył, posiadał już szacowne tradycje i stał na samym przedprożu znakomitego rozkwitu kulturalnego. Był tu uniwersytet, szkoły oraz spisane prawa. Istniała w Polsce, i to od dawna, opinia publiczna, nawykła do sądzenia samych monarchów i do głośnego wypowiadania sądów. Taki charakter nosiła kronika Kadłubka, a potem Jana Długosza. Rozwój kultury polskiej w średniowieczu biegł dwoma torami. Obok pozostającej w ścisłym kontakcie z Zachodem elity skupionej wokół siedzib biskupich, kapituł i dworów, szerokie rzesze społeczeństwa kultywowały tradycyjne formy życia, obyczaje, sposoby myślenia ukształtowane jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Oba kręgi kultury niewątpliwie na siebie oddziaływały, ale z biegiem XIV, a zwłaszcza XV stulecia, coraz szersze jest oddziaływanie kultury oficjalnej. Chrześcijaństwo głęboko zakorzeniło się w duchowości polskiego społeczeństwa. Przenosząc się do Polski, przekroczył Jagiełło granice dwóch kultur. Katolickie kościoły kazał zdobić bizantyjskimi malowidłami. Z drugiej zaś strony, zachodnioeuropejski dorobek kulturalny i cywilizacyjny niepowstrzymanie popłynął na wschód. Jagiełło zaczął obdarzać wschód Europy prawami obywatelskimi. Przeniósł tam samo ich pojęcie. Wkrótce i na Litwie miały zabłysnąć ogniska europejskiej kultury. W XIV i XV wieku każdy stan, każda grupa społeczna miała własne, nierzadko odmienne kryteria postępowania. Inaczej kształtował się sposób myślenia możnowładców, inaczej szerokich rzesz rycerskich, inaczej duchowieństwa świeckiego, inaczej środowisk zakonnych. Różne też były modele kultury miejskiej i wiejskiej. XV wiek przynosi także upowszechnienie pisma. Pismo stało się niezbędną umiejętnością w życiu wielu warstw społecznych. Odnotować należy towarzyszący temu procesowi wzrost wykształcenia. Obok nauki powszechnej, oczywiście na miarę XV wieku, kwitła w zakresie niespotykanym przedtem wiedza i kultura uniwersytecka. Można nawet mówić o powstaniu trwałej elity intelektualnej. Wiek XIV wraz z rozwojem kultury upowszechnił w Polsce wzorce kultury rycersko-dworskiej, kultury uniwersalnej w krajach łacińskiego zachodu. Te same wzorce ideowe, wzory mody, obyczaju i sposobu walki obowiązywały we Francji, Niemczech, a także w Polsce. Elitę świata feudalnego tworzyli bywalcy dworów i turniejów, którzy przemierzali Europę od Atlantyku po Prusy w poszukiwaniu przygód i okazji do prezentacji odwagi, siły i sprawności fizycznej. Coraz liczniej występują wśród nich także Polacy. Imiona Zawiszy Czarnego z Garbowa, Jana Farureja,
czy powały Staczewa były szeroko znane poza granicami naszego kraju. Ale wzorce kultury rycerskiej obowiązywały u nas nie tylko na królewskim dworze. Przed 1400 rokiem w otoczeniu starosty Tomka z Węgleszyna powstał jeden z najstarszych zachowanych zabytków świeckiej poezji w języku polskim. Dworzanin starosty, Przedsław Słota, zaprezentował w wierszu O chlebowym stole wzorce wykwintności, którą winni odznaczać się uczestnicy możnowładczych biesiad. Gospodniu, daj mi to wiedzieć, bych mógł o tym co powiedzieć. O chlebowym stole. Zgarnie na się wszytko pole, pso w stodole i w tobole. Psoli się na niwie zwięże, to wszytko na stole lęże. A mnogi idzie za stoł, siędzie za nim jako woł, jakby w ziemię wetknął koł. Nie ma talerza karmieniu swemu, eżby i ukroju drugiemu, a grabi się w misę w przód, iż mu miedźwno jako miod. Bograj mu usta zaległ wrzod. Panny, tego się trzymajcie, małe kęsy przeciękrajcie. Ukrawaj często, a mało, a jedz byle ci jedno chciało. Takoż panna, jako pani, ma to wiedzieć, co się gani. Lecz rycerz albo panosza, czci żeńską twarz, toć przysłuża. Co masz na stole lepszego przed sobą, czci ją, iżby żyła z tobą. Przyjmijcie to powiadanie przez waszą cześć, panny, panie. Też miły gospodnie mój, Słota, grzeszny sługa twój, prosi o to twej miłości. Udziel nam wszem twej radości. Amen. Kiedy w 1949 roku otworzono grobowiec królowej Jadwigi, w otwartej trumnie nie znaleziono żadnych kosztowności. Jabłko monarsze i berło były drewniane, korona ze skóry z pozłotą. Wygląda na to, że stworzona przez Długosza legenda była prawdziwa. Królowa oddała wszystkie swoje klejnoty na akademię. Jadwiga uzyskała w 1397 roku zezwolenie papieża Bonifacego IX na rozszerzenie akademii, a następnie zapisując jej swoje klejnoty, umożliwiła niezależny i swobodny rozwój. Trzeba tu przypomnieć, że uczelnia krakowska powołana przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku powstała jako druga w Europie Środkowej tuż po Uniwersytecie Praskim, a przed Wiedeńskim. Z zapisu królowej Jadwigi zakupiono przy ulicy Żydowskiej, dzisiejszej ulicy Świętej Anny, domy, które przystosowano dla potrzeb uczelni. Budynki te połączone w jeden kompleks, zwany Collegium Maius, służyły przez długie wieki jako główna siedziba uniwersytetu. Wraz z odnowieniem została uczelnia zreformowana według wzoru Uniwersytetu w Paryżu. Otwarto nowy wydział teologiczny, którego opiekunem został biskup krakowski, a uczelnię podporządkowano władzom kościelnym. O jej polityce decydować mieli nie scholarze, jak za czasów Kazimierza Wielkiego, lecz profesorowie, żyjący podobnie jak studenci, w rygorach niemal zakonnych. Każdym wydziałem, teologią, filozofią, prawem, medycyną i sztukami wyzwolonymi, kierował dziekan z dwoma koncyliarzami. Władze te wybierano co pół roku, podobnie jak najwyższego przełożonego uczelni, rektora. Do roku 1509 zapisało się na uczelnię 21 517 słuchaczy, z których ponad 12 900 rekrutowało się z poddanych króla polskiego. W samych początkach XV wieku przeżył Kraków sensację. Pewien szlachcic powziął podejrzenie, iż jeden z żaków akademii to przebrana dziewczyna. Kobiecie zanoszenie ubrań męskich
groził wtedy stos. Sień jednej z kamienic była świadkiem dramatycznej sceny, gdy sprawdzono prawdziwość tego podejrzenia. Zapytana przez sędziów o powód tak zdrożnego postępowania, krakowska oskarżona miała odpowiedzieć: z miłości do wiedzy. Od wyroku ocaliło ją potwierdzone przez świadków nienaganne prowadzenie się. Była córką wiejskiego nauczyciela z Wielkopolski. Po śmierci ojca postanowiła kształcić się dalej. Po wydaleniu z uczelni oddano ją do klasztoru, gdzie została nauczycielką mniszek, później przełożoną. Uniwersytet stworzył kadrę żyjącą z nauczania. Byli wśród nich także ci, którzy nie ukończyli studiów, a było ich sporo. Kierownikami szkół parafialnych zostawali coraz częściej ludzie, którzy choćby liznęli naukę uniwersytecką. Wyższe wykształcenie było nieomal warunkiem zdobycia stanowiska pisarza miejskiego w większych ośrodkach. Zapewne parę tysięcy ludzi w Polsce u schyłku XV wieku żyło z wiedzy zdobytej na uniwersytecie. Znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego polega nie tylko na wielkich osiągnięciach w zakresie nauk przyrodniczych czy prawnych. Dokonywanie na wykładach rozbioru gramatycznego kroniki mistrza Wincentego Kadłubka dawało przenoszoną później do szkół parafialnych znajomość dziejów ojczystych. Nauka konstrukcji wykładu, jednolite operowanie dostępnymi argumentami przyczyniło się z kolei do rozwoju kazań w języku ojczystym. Tysiące słuchaczy po powrocie w rodzinne strony upowszechniało naukę, poglądy, wzorce i wartości. Uniwersytet odegrał jeszcze jedną istotną rolę. Tu skupiały się wszelkie nowe prądy nurtujące Europę. Już na początku XV wieku Jan Jelitko głosił teorie wywodzące się z nauk Jana Husa. W 1424 roku otrzymał promocję Andrzej Gałka z Dobczyna, heretyk jak na gorszy, który propagował nauki Wycliffa, wymierzone przeciw hierarchii kościelnej. Ożywiony ruch umysłowy, wyjazdy, kontakty zagraniczne, przywożenie książek, przyjazdy sław nauki. Wszystko to sprawia, że Kraków ze swym uniwersytetem staje się rzeczywistym centrum nauki w Europie. Wiek XIII i XIV to okres rozkwitu i dominacji sztuki gotyku w całej Europie Łacińskiej. W Polsce, której położenie geograficzne, a tym bardziej Unia z Litwą, wyznaczały rolę pośrednika między Zachodem a Wschodem, gotyk stawał się formą ekspansji kulturowej, zaszczepiającej elementy cywilizacji łacińskiej na mocnym pniu kultury bizantyjsko-ruskiej. Zachodnie wzory przenikały na Ruś właśnie z Polski. W architekturze obronnych cerkwi prawosławnych odnajdujemy niektóre typowe formy sztuki Zachodu. Wśród cerkwi na Białej Rusi i Litwie jest wiele przykładów połączeń elementów bizantyjsko-ruskich, warownych i gotyckich, reprezentujących tradycje wschodu i zachodu. Widać to wyraźnie na tej makiecie odbudowywanej cerkwi w Supraślu. Ale ekspansja gotyku nie jest procesem jednostronnym i towarzyszy jej obecność wschodu w kościołach rzymskiego katolicyzmu. Ukończone w 1418 roku malowidła lubelskie, sygnowane przez malarza Andrzeja, były dziełem trzech mistrzów. Cykl ten zawiera dwa wizerunki Jagiełły. Jeden konny, bliższy tradycji Bizancjum, choć Jagiełło nosi strój zachodni. Drugi jakby powtarzał wzory typowego na zachodzie przedstawienia dewocyjnego. Są tu również postacie aniołów, anachoretów, różnych świętych i proroków, sceny ze Starego, przede wszystkim zaś Nowego Testamentu. Wszystko to uzupełnione jeszcze ornamentalną dekoracją. Cały program ikonograficzny jest utrzymany w kanonach tradycji bizantyjskich, ale w niektórych scenach, na przykład komunii apostołów, znajdujemy wpływy sztuki zachodu. Centrum, z którego pochodzili malarze Jagiełły, znajdowało się według wszelkiego prawdopodobieństwa na Rusi Halicko-Włodzimierskiej, prawdopodobnie w Przemyślu, a w każdym razie na drodze wiodącej z Serbii, Bułgarii i Wołoszczyzny na Ruś północno-zachodnią. Znamienne, że zabytki zachowane w Polsce są jedynymi zachowanymi dokumentami i pomnikami tego ważnego środowiska twórczego.
Ważnym centrum sztuki w środkowej Europie, oddziaływującym na twórczość artystyczną w Królestwie Polskim, były ziemie zakonu krzyżackiego. Szczególnie wysoki poziom osiągnęła tu architektura. Podziw budzą zamki zakonne. Malbork, stolica wielkich mistrzów, rozbudowywany przez ponad 100 lat, był na ówczesne możliwości twierdzą nie do zdobycia, chyba że zdradą. Korzystne warunki dla rozwoju architektury w państwie krzyżackim stwarzał brak tradycji murowanego budownictwa na północy Polski. Inspiracje stanowiły tu przykłady wielkich miast hanzeatyckich, Lubeki czy Kolonii oraz potrzeby militarne zakonu. Wielkie zamki krzyżackie, które gęstą siecią zapełniały dawny kraj Prusów i Pomorze Nadwiślańskie, tworzyły wzorzec dla całej północnej i nizinnej Polski. Od czasów Kazimierza Wielkiego Polska nie prowadziła wojny z krzyżakami. Ale długie lata pokoju nie pozbawione były częstych napięć. Potęga zakonu stanowiła stały problem dla polityki polskiej. Jej celem było odzyskanie Pomorza. Znacznie bardziej dramatycznie układały się stosunki krzyżaków z Litwą. Przedmiotem sporu była Żmudź, jedna z dwóch rodzimych prowincji litewskich, rozdzielająca Prusy od Inflant. Żmudź przechodziła parokrotnie z rąk litewskich do krzyżackich. W 1409 roku powstanie żmudzkie poparte zostało przez księcia Witolda, zaś wielki książę przez króla Polski. Było to owocem zawartego przed ponad 20 laty związku. Krzyżacy doskonale rozumieli istotę tego zagrożenia i zwrócili swój miecz, jak to określił wielki mistrz Ulrich von Jungingen, przeciw głowie, nie zaś przeciw członkom. Wojna przygotowana przeciw Litwie obróciła się przeciw Polsce. Do generalnej rozprawy doszło w roku 1410 pod Grunwaldem. Zakon stracił pod Grunwaldem większość wojska i całe swe dowództwo, będące jednocześnie kierownictwem politycznym. Bitwa została wygrana, ale wojna nie. Wojska polskie i litewskie nie zdobyły stolicy państwa zakonnego Malborka, bronionego przez przyszłego wielkiego mistrza Henryka von Plauen. W końcu doszło do zawarcia w Toruniu w 1411 roku pokoju, który pozostawiał w dalszym ciągu Pomorze w rękach zakonu, a jedynie Litwie oddawał Żmudź. Zwycięstwo grunwaldzkie stworzyło sytuację o dalekosiężnych i wielorakich skutkach. Jedna z ważniejszych miała miejsce 5 lat później, kiedy to delegacja polska pod przewodnictwem arcybiskupa Mikołaja Trąby przybyła na sobór do Konstancji. Miał on zakończyć tak zwaną Wielką Schizmę Zachodnią, która ciągnęła się od lat kilkudziesięciu i sprawiała, że w kościele bywało jednocześnie po dwóch, a nawet trzech papieży. Najwybitniejszą rolę w polskiej delegacji na soborze odegrał Paweł Włodkowicz z Brudzewa, herbu Dołęga, rektor Akademii Krakowskiej. Rektorowi przyszło wystąpić w roli, jakiej nigdy jeszcze żaden z Polaków nie spełnił. Miał udowodnić wobec Kolegium Światowego, że pod Grunwaldem Polacy bronili zasady słusznej, zgodnej z podstawowymi prawdami chrześcijaństwa. Uczony Polski bez niedomówień odrzucił tezę o władzy cesarza. Potępił metody nawracania mieczem. Głosił, że państwa pogan istnieją legalnie, ponieważ ich prawa nie wygasły z chwilą narodzin Chrystusa.
Do dnia dzisiejszego budzi podziw system obronny Krzyżaków. Z zamku w Świeciu dostrzegano sygnały z Chełmna, podobnie jak z Nowego. Tam z kolei była możliwa łączność optyczna z Kwidzynem, Kwidzyna z Gniewem, dalej z Tczewem i Malborkiem, wreszcie z Gdańskiem. W ten sposób cała Dolna Wisła pozostawała w zasięgu administracji krzyżackiej. Funkcjonalizm szedł tu w parze ze sztuką i oddziaływaniem na widza potężną bryłą budowli, niewątpliwie wywierającą silne wrażenie i na zagranicznych gościach zakonu. Zamki krzyżackie stanowiły niedościgłe wzory o znacznej sile oddziaływania w sąsiednich regionach. Mazowieckie zamki w Czersku, Liwie, a zwłaszcza w Ciechanowie, powtarzają niektóre formy monumentalnej architektury obronnej Krzyżaków. Ale nie tylko architektura obronna była atrakcyjnym wzorem do naśladowania w sąsiednich regionach. Wielkie kościoły miast hanzeatyckich, Gdańska, Torunia, Elbląga, czy biskupich, jak Chełmża, oddziaływały na architekturę sakralną Polski i Mazowsza. Budowa takich dzieł architektury jak Zamek Malborski czy Kościoły Gdańskie jest świadectwem nie tylko kultury, lecz również rozwoju gospodarczego. Organizacja budowy, zatrudnienie wielkiej rzeszy robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, zdobycie narzędzi, materiałów, wszystko to było świadectwem ogólnego rozwoju cywilizacyjnego. W miastach coraz liczniej buduje się gmachy komunalne o charakterze publicznym, przeznaczone dla elity. Pałace bractw kupieckich i rzemieślniczych, na przykład dwór Artusa. Rynki i główne ulice zostają zabudowane zwartą linią mieszczańskich kamienic, powtarzających w Europie Środkowej ten sam układ, o którym decydowały funkcjonalność, wygoda i ekonomika przestrzeni, ograniczonej murami miejskimi. Jest rzeczą ciekawą, że monumentalna architektura miejska stanowiła ulubiony temat studiów artystów tej epoki. W połomie XIV i XV wieku w Krakowie do gigantycznych prezbiteriów dobudowywane są korpusy nawowe, stosunkowo krótkie, czteroprzęsłowe, powtarzające rozwiązania konstrukcyjne i formalne blisko pół wieku starszej katedry wawelskiej. Jako pierwsze powstały bazylikowe nawy kościoła mariackiego, stawione między niedawno wzniesione prezbiterium, a zaczęte jeszcze w XIII wieku wieże. Nieco później powstały korpusy nawowe kościoła świętej Katarzyny i Bożego Ciała na Kazimierzu. Dążenie do ujednolicenia przestrzeni wyraża się w tych wnętrzach przez akcentowanie potężnymi gzymsami i wnękami podziałów poziomych.
tym właśnie czasie pełnię swojego rozkwitu osiągnęła estetyzująca, dążąca do coraz większej doskonałości formalnej sztuka dworska gotyku międzynarodowego. Znalazło to swój wyraz także w architekturze. W pierwszych latach panowania Jadwigi wzniesiono na wzgórzu wawelskim dwupiętrowy pałac utrzymany w kształcie wieży o elewacji pokrytej elegancką okładziną z ciosu, dekorowanej delikatnym, mazurkowym laskowaniem. Wraz z wytwornymi wnętrzami, krytymi żebrowym sklepieniem o harmonijnych łukach, całość tworzy budynek mieszkalny o tak monumentalnej oprawie, jakiej nie zyskała przedtem w Polsce żadna rezydencja. Podobne dekoracje elewacji zyskał jeszcze w XIV wieku ratusz krakowski, a najdoskonalszy wyraz, dworski nurt architektury gotyku międzynarodowego, zyskał w kruchcie południowej krakowskiego kościoła świętej Katarzyny. System mazwerkowych arkadek dekorujących płaszczyznę elewacji ujęty został potężnym gzymsem, wyłamującym się pośrodku w prostokątne obramienie, ujmujące górną część portalu, umieszczonego w płytkiej wnęce o schodkowym, zębatym narysie. Elewacja kazimierskiej kruchty stanowi niewątpliwie najwybitniejszy zabytek średniowiecznej kamieniarki w Polsce. Wpływ tego dzieła był długo obecny w architekturze Małopolski, sięgając także daleko poza jej granice. W architekturze Wielkopolski, ubogiej w kamień, dominowała cegła. Wraz z XV stuleciem słabną tu wpływy architektury Śląska na korzyść północnych, nadbałtyckich. Wyraźnie możemy je dostrzec w ukończonym w początkach XV wieku prezbiterium katedry poznańskiej. O wyjątkowości korpusu katedry gnieźnieńskiej, kończonego około 1400 roku, decyduje system dekoracji ze sztucznego kamienia, stosowanego w Wielkopolsce już wcześniej, choć nie na taką skalę. Z odlanych, wypukło rzeźbionych masek oraz profili pokrytych figuralną i zwierzęcą płaskorzeźbą układano żebra sklepienne, ich rozbudowane wsporniki, szerokie łuki międzynawowe i gzymsy, a więc główne elementy rozczłonkowania wnętrza. Były one polichromowane i tym silniej odbijały od wielonych płaszczyzn ceglanego muru. Ale doskonałość formalną ceglana architektura niżu polskiego uzyskała w niewielkiej budowli kolegiaty Najświętszej Panny Marii na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu, wzniesionej przez Hanusza Prusza z Poznania. Mistrz ten musiał należeć do bliskich współpracowników jednego z najwybitniejszych architektów późnego gotyku, Henryka Brunsberga, działającego na Pomorzu Zachodnim. O ile w wielkich miastach ruch budowlany w początkach XV wieku ulega osłabieniu, o tyle coraz więcej monumentalnych budowli sakralnych i świeckich powstaje na prowincji, w ośrodkach dóbr rycerskich. Najczęściej były to budowle niewielkie i bardzo skromne, ale ufundowany w 1407 roku przez biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca kościół parafialny rodzinnej Beszowej monumentalną skalą przypomina wielkie budowle krakowskie. W skromniejszej skali i nie w tak monumentalnej formie architektonicznej rodowy aspekt fundacji uwidocznił się w Zbyszycach nad Dunajcem. Niewielki kościółek został dosłownie ostemplowany herbami fundatora Mikołaja Kępińskiego i jego rodziny. Aspekt ten podkreślały dodatkowo nagrobki patronów świątyni. Różnice między architekturą Wielkopolski i Małopolski uzewnętrzniała też architektura świecka. Za Jagiełły przybywa niewiele zamków królewskich, natomiast budują i rozbudowują swe rezydencje możnowładcy.
W Małopolsce są to nieregularne zamki, budowane z reguły na obronnych, z natury skalnych wzniesieniach. Najbardziej okazały egzemplarz tego rodzaju siedziby stanowi zachowany częściowo zamek lennika Jagiełłowego z Podola, spytka Leliwity z Melsztyna. Siedziby rycerskie w Wielkopolsce już w pierwszej połowie XV wieku odznaczają się niemal nowożytnym, regularnym rozplanowaniem z obwodem murów, pałacem i wieżą branną na oś. Jako przykład należy tu wymienić najdoskonalsze architektonicznie Gosławice oraz zamek w Oporowie, zbudowany przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego. Badania historyczne nad średniowieczem z braku bezpośrednich relacji opierają się głównie na urzędowych źródłach. Trudniej z nich odczytać te aspekty życia, które decydowały o odmienności tej epoki. Dystans między cierpieniem a radością, między nieszczęściem a szczęściem wydawał się wówczas o wiele większy. Wszystkie przeżycia posiadały wtedy stopień żywiołowości i wyłączności, jaki dziś radość i cierpienie osiągają jeszcze tylko w umyśle dziecka. Życie codzienne rodziło żywiołowy wdzięk i namiętną sugestywność, ujawniające się w nastrojach zróżnicowanych od prymitywnej rozwiązłości, gwałtownego okrucieństwa, aż po serdeczne wzruszenia. Trafnie to ujął Johann Huizinga. Życie było tak jaskrawe i różnorodne, że jednym wciągnięciem powietrza wdychano woń krwi i róż. Życie upływało między całkowitym wyrzeczeniem się wszystkich uciech światowych, a obłąkanym pędem do bogactw i użycia, między dyszącą nienawiścią, a skorą do śmiechu dobrodusznością. Dla ludu jego własny los i wydarzenia owych czasów były tylko nieprzerwanym pasmem złej gospodarki i wyzysku, wojny i rozboju, drożyzny, nędzy i zarazy. W 1348 roku Europę dotknęła po raz pierwszy dżuma, czarna śmierć. Od tego czasu co parę lat zbierała ona obfity plon, zwłaszcza w wielkich miastach. Głębokie wrażenie musiała również wywierać procesja. Gdy czasy były ponure, a zdarzało się to często, wychodzono z procesjami niekiedy dzień po dniu. Niektóre procesje trwały nawet całymi tygodniami. Rzadsze niż procesje i egzekucje były kazania wędrownych kaznodziejów, którzy wzruszali lud swymi słowami. Również zewnętrzny wygląd miasta czy kraju charakteryzowały te same kontrasty i ta sama barwność. I choć wysoko i dumnie wznosiły się kamienne domy szlachty i bogatych kupców, to jednak nad całym obrazem miasta dominowały stromo podnoszące się w górę mury kościołów. Głośna pochwała życia i świata nie należała do obyczajów XV-wiecznych. Można było nawet powiedzieć, że nie była ona wówczas w dobrym tonie. Duchowi XV stulecia nie był jeszcze znany optymizm, który miał zrodzić się w okresie odrodzenia. Ale polska jesień średniowiecza była złotą jesienią. Była drogą wstępującą dla kraju i jego mieszkańców. I być może dlatego ominęła nas ta cała późnośredniowieczna makabra, pełna obsesji śmierci i okrucieństwa. Sztuka nie była jeszcze w średniowieczu pojmowana jako swoista domena piękna. W
swej większości była ona sztuką stosowaną. Powód, dla którego była pożądana, tkwił w jej znaczeniu, w fakcie, że pełniła rolę służebną w stosunku do jakiejś formy życia. Jeżeli mimo to artystą kierowało czyste dążenie do piękna, to działo się tak na poły nieświadomie. Książęta i szlachta gromadzą przedmioty artystyczne w swoich zbiorach. Tym samym tracą one swój charakter użytkowy i poczynają być traktowane jako zbytek, jako ciekawostka, jako kosztowna część książęcego skarbca. Dopiero stąd rozwija się dalej właściwy zmysł artystyczny, który w pełni rozkwita w odrodzeniu. W średniowieczu nie istnieje rozgraniczenie między rzemieślnikiem a artystą. Nawet największych, cieszących się sławą wykraczającą poza granice miasta czy kraju, traktowano jako artificis, rzemieślników, dobrze znanych specjalistów w swoim zawodzie. Na przykład malarze krakowscy zostali objęci organizacją cechową w 1404 roku wspólnie ze snycerzami, pozłotnikami i tokarzami. Tak. Właśnie u schyłku średniowiecza pracownie artystów przenoszą się z cel zakonnych do miejskich warsztatów rzemieślniczych. Dzieło sztuki staje się towarem. Zaczyna się je produkować na zamówienie licznych odbiorców. Fazę sztuki gotyckiej około roku 1400 określa się mianem stylu międzynarodowego. Styl ten cechuje przede wszystkim dążenie do osiągnięcia pięknej formy w przedstawieniu postaci ludzkiej, idealizacji twarzy, wytworności pust i gestów, wprowadzeniu miękką, melodyjną linią fałdów draperii. Idealizująca sztuka gotyku międzynarodowego oddawała wprawdzie upodobania warstw dworskich, ale tworzona była głównie w miastach. XV stulecie przynosi Małopolsce wspaniały rozkwit malarstwa tablicowego. Wprawdzie źródła pisane notują wzmożoną aktywność malarzy już na przełomie XIV i XV wieku, ale najstarsze zachowane zabytki pochodzą z trzeciego dziesięciolecia XV wieku. W swych początkach malarstwo sztalugowe ulegało dominującym wpływom sztuki czeskiej. W najstarszym zachowanym dziele, krakowskim tryptyku z około 1420 roku, stronującą Marią z Dzieciątkiem i mieszczańskimi donatorami, wpływy sztuki czeskiej są przemożne, choć dzieło jest utrzymane całkowicie w konwencji stylu międzynarodowego, uwidocznionego w pozach, idealizacji urody, dekoracyjnym układzie miękko modelowanych fałdów. Oddziaływanie środowiska artystycznego z Pragi widoczne jest także w malowanych skrzydłach niezachowanego ołtarza z Trzebuni, dziele nieco późniejszym, stąd bardziej zaawansowanym w wypracowaniu własnych, małopolskich form stylistycznych. Epitafium Wierzbięty z Branic jest najstarszym obrazem zaopatrzonym w datę 1425. Pod względem formalnym odzwierciedla wpływy znacznie szersze, sięgające Austrii, a nawet Italii. Inne ważne przykłady krakowskiej twórczości malarskiej okresu gotyku międzynarodowego to kwatery tryptyku z Ptaszkowej oraz przedstawienie trzech świętych niewiast z Sandomierza, zdradzające coraz więcej cech indywidualnych w ramach uniwersalnej konwencji stylistycznej.
Wyjątkowo cennym dziełem jest obraz Opłakiwanie z Chomranic, datowany na około 1440 rok. Opłakiwanie utrzymane jest jeszcze w konwencji stylu międzynarodowego. Pełna dramatyzmu scena przepełniona jest liryzmem. Wdzięcznym gestom i wyszukanej urodzie towarzyszą dekoracyjne układy miękko modelowanych draperii, które w dolnych partiach układają się coraz ostrzej, zapowiadając ekspresję nadciągającego stylu łamanego. Malarstwo książkowe rozwija się w Krakowie nieprzerwanie przynajmniej od XIII stulecia. Przełom XIV i XV wieku wraz z reaktywowaniem Akademii przynosi ożywienie tego rodzaju twórczości. Pozostaje ona pod wpływem iluminatorstwa czeskiego, wspaniale rozwijającego się na dworze Wacława IV. W Krakowie rozwija działalność nieznany z imienia iluminator zwany mistrzem Biblii Huterów. Wśród zachowanych kilku jego prac na uwagę zasługuje zwłaszcza Biblia z 1415 roku, od której nazwy przyjęło się określać mistrza, oraz przechowywany w Gnieźnie mszał fundacyjny Wojciecha Jastrzębca. Ich bogate dekoracje posługują się obiegowym, powszechnie przyjętym w Europie Środkowej zestawem form. Ośrodki malarstwa książkowego istniały i w innych miastach, zwłaszcza w siedzibach biskupich i kapitulnych. Dla szkoły wielkopolskiej, pozostającej pod znacznie silniejszym wpływem tradycji miniaturstwa śląskiego, najbardziej reprezentatywnym przykładem jest pochodzący z około 1420 roku gnieźnieński mszał fundacji Mikołaja Słupka. Dzieło zdradza wszystkie cechy stylu międzynarodowego. Dbałość o maksymalną dekoracyjność kompozycji rozmieszczonej na karcie, kolorystyczną żywość inicjałów i floratur, staranie o ozdobność przedstawień figuralnych. Ścienne malowidła powstawały zapewne w prawie każdym nowo wzniesionym kościele. Zasługą Oleśnickiego są malarskie dekoracje w krużgankach krakowskiego kościoła franciszkańskiego, jeden z najcelniejszych przykładów malowideł ściennych utrzymanych w stylu zaawansowanego gotyku międzynarodowego. Malowidło uwidacznia skomplikowane treści symboliczne, przedstawienie ofiary i zbawienie ludzkości, ujęte w temat ikonograficzny zwany tłocznią mistyczną. Przedstawienie pochodzi z lat 40. XV wieku. W tym samym czasie wymalowano w krużgankach scenę zwiastowania, gdzie dostrzec można pewną zależność na wpływ włoskiego Trecenta. Choć wyszukana elegancja tej kompozycji doskonale tłumaczy się tendencjami dominującymi w sztuce europejskiej tego okresu. Zaangażowanie tak wybitnego mecenasa jak Oleśnicki zapewniało fundacji bogactwo programu treściowego i wysoki poziom artystyczny. Po środki artystyczne sięgał też Oleśnicki, propagując ideę natury polityczno-świeckiej. Z jego nazwiskiem wiążą się początki galerii wizerunków biskupów krakowskich w tychże samych krużgankach. Przykłady twórczości rzeźbiarskiej w kamieniu są od początku XV wieku coraz rzadsze, ale niektóre dzieła wykazują zadziwiająco wysoki poziom artystyczny.
Pieta z krakowskiego kościoła świętej Barbary to jedno z najpiękniejszych dzieł gotyku międzynarodowego w Europie Środkowej. Wydaje się, iż mogła ona wyjść spod dłuta samego mistrza pięknych Madon. Zaskakująco wysoki poziom ujawnia też tajemnicza figura nieokreślonej świętej, której znaczne fragmenty odkryto w 1966 roku w piwnicach jednej z kamienic przy krakowskim rynku. Dzieła te pozwalają przypuszczać, że przy kryzysie rzeźby architektonicznej kamień pozostał w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie, tworzywem, w którym miejscowi twórcy potrafili wyrazić upodobania artystyczne epoki. Od połowy XIV wieku podstawowym materiałem rzeźbiarskim staje się drewno lipowe. Stwarzało ono zresztą równie szerokie możliwości ujawnienia tendencji estetycznych dominujących w Europie. Przykładem niewątpliwie najdoskonalszym jest Madonna z Krużlowej, rzeźba prawdopodobnie przeznaczona do jednego z kościołów krakowskich, datowana na 1410 rok. Dworskie upodobanie do wdzięcznej postawy, gestu, wyrafinowanej urody uwidaczniają się też w systemie bardzo dekoracyjnie traktowanych draperii szat. Na podstawie stosunkowo licznie zachowanych dzieł snycerstwa można mówić o odrębności krakowskiej rzeźby, wyraźnie różnej od tego, co się współcześnie działo na Śląsku, Wielkopolsce czy Pomorzu. Dominować w niej będzie liryzm, wyciszenie ekspresji, zamiłowanie do tematów pełnych dostojeństwa albo intymności. Królowie Polski od czasów Łokietka chowani byli w katedrze wawelskiej. Płyty z wyobrażeniem zmarłego monarchy umieszczano na skrzyniach sarkofagu pod kamiennym baldachimem. Ten rodzaj sakralizacji wizerunku nagrobnego przysługiwał tylko pomazańcom. Do zapoczątkowanej w XIV wieku tradycji nawiązał Jagiełło. Jego nagrobek to jedno z najwspanialszych dzieł gotyku międzynarodowego. Dzieło utrzymane jest w tradycji rzeźby północnoeuropejskiej. Doskonała charakterystyka twarzy zmarłego zdaje się świadczyć, iż przedstawiono tu rzeczywiste rysy Jagiełły. Łagodny spokój, powaga śmierci skontrastowane są z pełną ekspresją twarzy i gestów przedstawicieli Rady Królewskiej, opłakującej zmarłego i podtrzymujących tarczę z herbami władztwa pierwszego Jagiellona. Wydaje się faktem wręcz symbolicznym, iż monarcha, który był największym, bo właściwie jedynym w swoim czasie mecenasem sztuki prawosławnej na Zachodzie, spoczął pod nagrobkiem, który jest niewątpliwie jednym z najdoskonalszych przykładów gotyckiej rzeźby nagrobnej w Europie. Jagiełło żenił się 4 razy, przez 38 lat daremnie wyglądając następcy. 31 października 1424 roku nareszcie narodził się dziedzic w osobie Władysława, późniejszego Warneńczyka. Jagiełło miał wtedy 73 lata. Po Władysławie na świat przyszedł Kazimierz, który wkrótce zmarł. Imię po nim odziedziczył trzeci syn wiekowego władcy, zwany Jagiellończykiem. Narodziny królewicza Władysława przyniosły komplikacje polityczne. Jagiellonowie mieli bowiem prawo dziedzicznej sukcesji tylko na Litwie. W koronie nie przysługiwały one nikomu. Jadwiga zabrała je ze sobą do grobu. Na zjeździe w Jedlnie w 1430 roku za cenę potwierdzenia przywilejów postanowiono uznać w przyszłości tego królewicza, który będzie się wydawał sposobniejszym. Tron krakowski stawał się tym samym elekcyjnym. Oznaczało to zwycięstwo magnatów i szlachty, ale też i sukces w walce o utrzymanie pozycji Polski w stosunku do Litwy.
Dynastyczne cele polityki Jagiełły najlepiej określają jego słowa przytoczone przez Długosza. Aby jakimkolwiek sposoby dziedzictwo Królestwa Polskiego pozostało przy narodzie litewskim, przy rodzie i domu Gedymina. Polska nie chciała się wyrzec korzyści państwowych płynących z Unii, ale szlachta nie chciała całkiem oddać państwa na usługi dynastii. Dzieje Polski, Czech, Węgier zgodnie świadczą o tym, że dla państw średniowiecznych, które utraciły swoją dynastię, obieralność tronu stawała się środkiem obrony niepodległości. Trudno jednoznacznie zbilansować początki epoki Jagiellonów. Unia przyniosła Polsce wielkość, ale jednocześnie wskutek tego samego związku kraj nasz przemienił się, rozstając się z tymi zasadami polityki zagranicznej i wewnętrznej, które wypracowali ostatni piastowie. Wspaniały rozkwit kultury polskiej łączy się z jej ekspansją na wschód. Niosło to ze sobą pewne zagrożenia dla jej tożsamości wewnątrz kraju. Początek epoki Jagiellonów to czas, w którym wykształca się nowe społeczeństwo. Nie renesansowe, lecz będące w pełnym rozkwicie swych możliwości. Do Krakowa docierają nowe prądy muzyki europejskiej. Dwór ma stałą kapelę, a katedra chór polifoniczny. Zwolna kształtuje się życie teatralne w Krakowie. Przesadą byłoby mówić o wielkim przełomie. Wkraczając w epokę nowożytną, miasto będące stolicą królestwa, symbolem jedności państwowej, jest jednak w pełni swej świetności, dobrobytu, rozwoju organizacji miejskiej, praw i przywilejów oraz instytucji kulturalnych. Jest metropolią w pełni sił wytwórczych, zdolną do utrzymania swego dominującego stanowiska w kraju, a także w pełni przygotowaną do percepcji nowych zjawisk. Kraków, a z nim i Polska, należy już do wspólnoty narodów europejskich. Thank you.